Obserwujemy jeden z najbardziej spektakularnych spadków giełdowych od czasu globalnego kryzysu finansowego. Play wszedł na GPW z impetem, ale inwestorzy liczą straty. Nie pomaga także odpływ klientów od spółki ani gigantyczne zadłużenie. Między 8 października 2017 roku a 8 października 2018 roku akcje największego operatora telefonii komórkowej w kraju spadły o 50%. W efekcie wartość spółki zmniejszyła się o 4 miliardy i 600 milionów złotych. Akcjonariusze, którzy wyprzedali ponad rok temu 122 miliony akcji w ofercie publicznej za 4 miliardy 400 milionów złotych, obecnie za te same walory otrzymaliby jedynie 2 miliardy 200 milionów złotych. Niestety te akcje musiały do kogoś trafić. Kupowały je m.in. fundusze emerytalne. A dlaczego inwestorzy powinni być czujni? Przecież na pierwszy rzut oka w spółce jest wszystko okej. W drugim kwartale uzyskała wyższy zysk od oczekiwań analityków i zarobiła na czysto o 160 milionów złotych więcej niż w poprzednim roku. W dodatku nadal ma pozycję największego operatora na polskim rynku. W takim razie w czym problem? Już tłumaczę. Otóż spółka finansuje swoją działalność długiem. Kapitały własne Play są ujemne. Na koniec czerwca wyniosły minus 596 milionów złotych. Mimo to regularnie wypłacana jest dywidenda. Na ten cel w maju spółka przeznaczyła 652 miliony złotych. To działanie zostało w całości sfinansowane kredytem. Efekt jest taki, że dług spółki powiększył się do 8 miliardów 800 milionów złotych. Warto jednak wiedzieć, że chociaż sytuacja spółki Play nie jest ciekawa, to na warszawskiej giełdzie bywały już gorsze sytuacje pod względem odpływu kapitału od spółek na GPW w skali roku. Niechlubnym rekordzistą jest PKO, który zanotował spadek o 30 miliardów złotych w trakcie swojego najtrudniejszego roku.